Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, tego dżentelmena, który czai się za moimi plecami, nie trzeba nikomu przedstawiać. To oczywiście Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, były premier. My w tej odsłonie pytamy, czy Donald Tusk szkodzi Platformie Obywatelskiej? Drodzy Państwo, tyle mówiło się o powrocie Donalda Tuska. Widzieliśmy pewne odrodzenie, pewien wzrost Koalicji Obywatelskiej w sondażach, no ale też stawiamy pytanie o ten szklany sufit, jaki jest nad Platformą Obywatelską, i czy tutaj głównym problemem dla tej partii nie staje się paradoksalnie właśnie jej lider, czyli Donald Tusk. Razem z Państwem, razem ze mną są Krzysztof Świątek, Polskie Radio 24, dzień dobry. Dzień dobry. I Artur Cejrowski, Tygodnik Sieci, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Kłaniamy się, widzimy się, słyszymy wszystko doskonale. Jak na razie wszystko gra. Pytanie, czy będzie grało równie dobrze w przypadku Platformy Obywatelskiej. No widzimy stabilne poparcie dla tej partii, sztywne drugie miejsce, żelazne miejsce na podium, co wcześniej wcale nie było tak oczywiste, zważywszy na dobre notowania Polski 2050 Szymona Hołowni. No ale czegoś chyba tutaj brakuje i czy tym brakiem nie są problemy związane właśnie z liderem Platformy Obywatelskiej, z jego dawnymi wypowiedziami, które są chętnie przytaczane. I może na początek, żeby wprowadzić nas w tę dyskusję, zaprezentujemy właśnie materiał zrealizowany przez Prawo i Sprawiedliwość dotyczący właśnie tych wypowiedzi Donalda Tuska. Prosimy. Tak wielu polityków, tak wiele sił politycznych w naszym świecie ma też tę literkę Z niczym wytatuowaną na czole. Rozmawialiśmy także o naszej współpracy energetycznej, w tym o czekającym na sfinalizowanie kontrakcie gazowym. Jestem przekonany, że nasza współpraca gazowa, także z Rosją, będzie jeszcze przez wiele lat kwitła. Jak widać, gotowy prezent dla oponentów politycznych. I czy to nie jest problem dla Platformy, czyli dla Platformy Obywatelskiej? Problemem jest sama Platforma Obywatelska, właściwie wypowiedzi jej lidera. Czy może lepiej byłoby wybrać na frontmana kogoś z czystą kartą? Pytanie do Krzysztofa Świątka. No, odpowiadając na to tytułowe, wyjściowe pytanie, czy Tusk szkodzi Platformie, czy te wypowiedzi, także te przywoływane z przeszłości, mogą stanowić obciążenie, ja bym odpowiedział twierdząco. Tych wypowiedzi i w ogóle jakby zastanowić się nad rozliczeniem, nad takim bilansem rządów premiera Tuska, no to wypada on bardzo niekorzystnie, bo to są oczywiście kwestie relacji z Rosją. Ja to już mówiłem też publicznie, że wydaje się, że nie było niczego takiego, co by usprawiedliwiało zmianę stosunku do Rosji. Czy ta Rosja się zmieniła, czy ta Rosja za rządów Platformy Obywatelskiej stała się państwem demokratycznym, w którym na przykład Władimir Putin nie może na zmianę pełnić funkcji premiera, prezydenta, potem znowu premiera, potem znowu prezydenta. No to nie są standardy demokratyczne. To jest dyktatura. Niezależnie od tego, jaką funkcję piastuje Władimir Putin, to zawsze była dyktatura. Były mordy polityczne. Nic nie usprawiedliwiało takiej zmiany, w której Donald Tusk mógłby mówić, że chcemy dialogu z Rosją taką, jaka ona jest. No chyba, że to właśnie miał być dialog z tą dyktaturą, właśnie z tym państwem terrorystycznym, państwem zbrodniczym, które w tej chwili dopuszcza się no jaskrawych zbrodni, ale tych zbrodni dopuszczało się też wcześniej. Tutaj te przywoływane problemy, czyli w kwestiach chociażby energetycznych, ten darowany miliard złotych Gazpromowi, te próby podpisania kontraktu gazowego, który obowiązywałby co najmniej do 2037 roku. No to są wszystko rzeczy, które się działy za rządów premiera Tuska. I oczywiście, że one obciążają Platformę, ale moim zdaniem te rządy Platformy i także w kontekście tej kampanii, która się będzie odbywać w przyszłym roku, obciążeniem jest także kwestia polityki społecznej, którą realizował Donald Tusk. No ja tylko przypomnę, wydaje mi się, że Polacy, ci, którzy wówczas byli przynajmniej aktywni zawodowo, bardzo dobrze pamiętają rządy Donalda Tuska. No to były rządy, w czasie których płaciło się 5 zł czy 6 zł za godzinę pracy. To były rządy masowej emigracji. To były rządy, w czasie których były demonstracje społeczne, i to nie tylko, jak się czasami mówi, wymierzone w podniesiony wiek emerytalny. Owszem, wtedy były największe, wtedy była też blokada
zasiada Sejmu. Ale przecież pamiętajmy, że była 200-tysięczna demonstracja, bodajże najliczniejsza po 1989 roku, pod hasłem trzech central związkowych, ale także ludzi, którzy nie byli, nie należeli do związków zawodowych, po prostu byli pracownikami, dość lekceważenia społeczeństwa. Ludzie mieli dosyć tych rządów. Rządy Donalda Tuska, owszem, wywróciły się z powodu afery taśmowej, z powodu takich, a nie innych relacji z Rosją, ale one się wywróciły przede wszystkim dlatego, że ludzie mieli dosyć tej takiej, a nie innej polityki społecznej. Więc oczywiście, odpowiadając w największym skrócie, rządy Donalda Tuska, jego wypowiedzi z przeszłości, ale także bilans jego działań jest ogromnym obciążeniem dla Platformy. Ja mam takie wrażenie, że w Platformie narasta też przekonanie, że także język agresji politycznej, który stosuje Donald Tusk, jest kontrproduktywny. On owszem, być może utwardza ten najtwardszy elektorat Platformy, ale nie poszerza tej bazy elektoratu. Stąd te notowania Platformy się zatrzymały na takim, a nie innym poziomie. Ja nie wiem, też pan redaktor powiedział, że może należałoby tutaj dać kogoś taką czystą kartą. Nie wiem, czy tak zupełnie kogoś, jakiegoś polityka, który ma rozpoznawalność, z czystą kartą by się udało znaleźć, no ale nie da się ukryć, że akurat Donald Tusk ma tę kartę bardzo mocno obciążoną. Rzeczywiście nie da się ukryć i co i rusz przypominają o tym politycy Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie do Artura Cejrowskiego. Tusk, wielki mesjasz Platformy Obywatelskiej, czy też raczej wielki hamulcowy tej partii? Jeśli próbujemy na poważnie analizować zasługi Donalda Tuska, już nie tylko i wyłącznie dla Platformy Obywatelskiej, ale chociażby dla Polski, to no, konia z rzędem temu, kto byłby w stanie tutaj wymienić chociażby trzy rzeczy, które Polska zawdzięcza Donaldowi Tuskowi. My przez lata całe, przez media platformerskie, przez polityków Platformy, jesteśmy mamieni taką wizją Donalda Tuska jako polityka, który ma świetne kontakty w Unii Europejskiej, polityka, który zrobił ogromną karierę na arenie międzynarodowej i w wymiarze indywidualnym bez wątpienia ta jego kariera jest karierą człowieka sukcesu. Natomiast jeżeli ten sukces w jakikolwiek sposób miałby się przełożyć na dobro jego i prosperity jego ojczyzny, to tutaj byłoby nader ciężko wskazać jakiekolwiek plusy po stronie Donalda Tuska. Co dobrego zawdzięczamy temu, że Donald Tusk zrobił karierę w Unii Europejskiej. I to te rzeczy, o których mówił redaktor Świątek, to być może najpoważniejsze grzechy Tuska, ale niestety nie jedyne, które moglibyśmy wymienić, bo to nie tylko te, no, nazwijmy je delikatnie, dziwnie spolegliwe relacje z Rosją, ale także przecież zmielone głosy rodziców, którzy protestowali przeciwko wcześniejszemu pójściu do szkoły ich pociech. To także przedziwny los pieniędzy z OFE, które miały trafić w inne miejsce niż de facto trafiły. To także cały szereg podniesionych danin i podatków, które Donald Tusk zapowiadał w swoim exposé, nigdy nie podniesie. Tych przewin i grzechów w formacji Donalda Tuska i niestety no, firmował je twarzą oczywiście właśnie Tusk. Jest całe mnóstwo, tylko no, tu znowu pytanie, czy w Platformie Obywatelskiej byłby ktoś, kto byłby w stanie dzisiaj dźwignąć na siebie ten ciężar zbudowania i wymyślenia Platformy Obywatelskiej od nowa. Próbował robić to przez jakiś czas Rafał Trzaskowski, próbował pokazywać, że jednak można iść trochę w inną stronę, ale bardzo szybko został zahamowany, bardzo szybko został przyblokowany. Mam wrażenie, że próbował też mniej lub bardziej udolnie robić to Schetyna przez głęboką uprzejmość i szacunek dla naszych czytelników. Nie będę opisywał, z jakim skutkiem, podobnie nie będę też opisywał, z jakim skutkiem robił to Borys Budka, ale no, Platformie brakuje liderów. Kiedy my mówimy dzisiaj o liderach opozycji, to wskazujemy postaci takie jak trzecia osoba w państwie, to wskazujemy osoby takie jak no właśnie Grzegorz Schetyna, jak Rafał Trzaskowski, i każdy z nich ma ogromny elektorat negatywny. Nie byłoby chyba w Platformie nikogo, kto byłby politykiem, który mógłby zacząć od zera, bez takiego ogromnego obciążenia, bez bagażu społecznego, bez pewnych przewin, które jak gdyby są charakterystyczne dla tej formacji, które przecież lud jako żywo pamięta. I no, oczywiście najmocniej uosabia je Donald Tusk, natomiast nawet te nowe osoby, które wchodzą do Platformy Obywatelskiej i próbują jakoś znaleźć swoje miejsce w tej partii, wpisują się właśnie w ten rys, który tworzy sobą Donald Tusk, czyli rys takiej partii, która no postpolitycznie próbuje zdobyć władzę, a nie w jakikolwiek konstruktywny sposób przedstawić program na rządzenie Polską. No, widzimy chociażby po postaci zachowania marszałka Grodzkiego, że on rywalizuje tak naprawdę z innymi osobami w Platformie Obywatelskiej na chamstwo, a nie na pomysły na Polskę. No to oczywiście jest smutne i przykre, ale odpowiadając na pytanie, czy Donald Tusk szkodzi Platformie Obywatelskiej, i tak, i nie, bo tam tak naprawdę przede wszystkim brakuje wizji, brakuje programu, brakuje konkretnego, spójnego,
myślenia o Polsce, bo na razie jest tylko i wyłącznie myślenie o tym, żeby przejąć władzę, a później zobaczymy, jakoś to będzie. Później się rozłoży naszych ludzi w odpowiednich spółkach Skarbu Państwa, rozłoży się naszych ludzi na odpowiednich stanowiskach i będzie wspaniale, a Polską będziemy dalej zarządzać poprzez fundusze powiernicze, czy to z Berlina, czy to z Brukseli. W tym momencie przypominają mi się słowa Donalda Tuska wypowiedziane podczas spotkania z mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego, który zapytany, co ważne, przez sympatyka Platformy Obywatelskiej o program Platformy Obywatelskiej, bo tenże mężczyzna chciałby coś powiedzieć swoim znajomym, jakie są propozycje Platformy Obywatelskiej, no to Donald Tusk odpowiedział mu, że tym programem takim najbardziej pozytywnym jest antypis. No właśnie, tutaj rodzi się pytanie, jeśli nie Donald Tusk, to kto? Czy może tym frontmanem właściwym, lepszym byłby jednak Rafał Trzaskowski? No pamiętajmy, że jakiś kapitał zgromadził podczas drugiej tury wyborów prezydenckich, gdzie przegrał, no jednak z niedużą różnicą z Andrzejem Dudą. No naprawdę w pewnym momencie poważnie zagroził prezydentowi. O takim wyniku nie mogła na przykład marzyć Małgorzata Kidawa-Błońska, której kandydatura upadła, no okazała się wielką kompromitacją. Czy tutaj taka podmiana lidera, a przynajmniej frontmana na czas wyborów, jeszcze w ogóle wchodzi w grę? Krzysztof Świątek, prosimy. No to będzie zależało od sondaży przedwyborczych. Jeżeli nie będzie perspektywy, dzięki której Platforma mogłaby wedle tych sondaży, no wspólnie zapewne z innymi blokami wyborczymi czy ugrupowaniami, myśleć o przejęciu władzy, to pewnie w Platformie będzie narastało takie myślenie. Co do Rafała Trzaskowskiego, no jest też w polityce taki moment, który się określa odpowiedni timing. Ten timing miał Rafał Trzaskowski bezpośrednio po tej drugiej turze wyborów, bo rzeczywiście przegrał stosunkiem 51-49 z Andrzejem Dudą, z prezydentem, no ale to był jednak ogromny kapitał polityczny i wtedy Rafał Trzaskowski udał się na urlop. No ja rozumiem, że był zmęczony, każdy może być zmęczony trudami kampanii, ale trzeba jednak było wykrzesać wtedy, jeżeli miał takie polityczne cechy przywództwa, to powinien po prostu po tę władzę w Platformie sięgnąć. Władzę trzeba sobie wyrwać. No nikt na tacy, także w ugrupowaniu politycznym, jej nie podaje. No każdy, kto w jakiejkolwiek organizacji mniejszej, większej, młodzieżowej, czy takiej właśnie ogólnopolskiej, jak partia polityczna, miał do czynienia, no to wie o tym, że są różnego rodzaju gry kulisowe. Trzeba jeździć po regionach, trzeba budować sobie zaplecze, trzeba mieć kontakty. To wymaga czasu, to wymaga oczywiście zaangażowania. Rafał Trzaskowski chyba tych cech jest pozbawiony. Takie cechy ma z pewnością Grzegorz Schetyna i na tym opierał swoje przywództwo. Natomiast no, Rafał Trzaskowski rzeczywiście ten moment przespał. I teraz jest pytanie, oczywiście pewnie niektórzy by chcieli go widzieć w tej roli nowego lidera Platformy, ale jest pytanie, czy to już nie jest za późno, bo ten swój moment przespał. Z drugiej strony widać wyraźnie, że cała jednak grupa polityczna w Platformie na tego Donalda Tuska gra. No, gra także na niego chociażby Ursula von der Leyen, czego nie ukrywano. Są pewne czynniki europejskie, które postawiły na Donalda Tuska i takie przed nim zadanie z całą pewnością nakreśliły, żeby doszło do zmiany władzy w Polsce. No nie bez kozery były te wypowiedzi, że bardzo chętnie Ursula von der Leyen by go przywitała. Czy jest ktoś jeszcze poza Rafałem Trzaskowskim? No to są wątpliwości. No jeżeli ja słyszę, czy można było przeczytać, że kandydatką ewentualnie na premiera, gdyby Donald Tusk jednak no, działał, ale nie z fotela premiera, jest Izabela Leszczyna. I to sięgamy po wypowiedzi i nagle się okazuje, że Izabela Leszczyna mówi, że program Platforma przedstawi albo po wyborach. Zresztą to nie jest jedyna wypowiedź, która była w jakiejś mierze wykpiwana przez opinię publiczną czy przez komentatorów życia politycznego. No to pokazuje krótką ławkę w Platformie. Nie ma chyba też takiego jakiegoś autorytetu, jakiegoś profesorskiego, do którego Platforma ewentualnie mogłaby się odwołać, żeby pokazać, okej, jeżeli nie chcielibyśmy zbudować, bo przecież będzie potrzeba także zbudowania, jeżeli Platforma będzie myślała o przejęciu władzy, takiego zbudowania szerszego zaplecza, gdzie przecież każdy ma tam aspiracje premierowskie, więc być może trzeba będzie sięgnąć po jakiś autorytet. Ja też nie widzę takiego profesora czy autorytetu spoza czysto rozumianej polityki, którego Platforma mogłaby pokazać innym ugrupowaniom. I to jest już rzeczywiście temat rzeka, temat chyba na odrębną dyskusję, bo jeżeli do tej pory taka postać się nie objawiła w szeregach Platformy Obywatelskiej, to chyba nie zdążymy nawet w naszym programie nad tym się zastanowić. Krzysztof Świątek, Polskie Radio 24 i Artur Cejrowski, Tygodnik Sieci, byli państwa i moimi gośćmi. Serdecznie panom dziękuję, życzę dobrego dnia. Dziękuję również państwu i zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Do zobaczenia.